Dzień dobry, witam Was w kolejnym epizodzie. Mam ze sobą selfie stick, także mam nadzieję, że mi to coś pomoże. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, na czym polega moja praca i od razu uprzedzić, że to, że dzisiaj pracuję jako agent podróży, nie znaczy, że tak będzie cały czas. Więc po to są te epizody, z tego względu, że nie wiem, co będzie w kolejnym epizodzie. Także to jest na takiej zasadzie, że na razie tylko zaczęłam. Zobaczymy, co będzie później. Te ostatnie 2 tygodnie były dla mnie straszne. Dużo się uczyłam, dużo nowych rzeczy, dużo chodzenia, dużo, wiecie, totalna zmiana o 180 stopni, bo ja wcześniej żyłam bardziej na przedmieściach w Stanach, a tutaj żyję w mieście, więc to jest zupełnie coś innego. No, ale nie ukrywam, że też te 2 tygodnie dla mnie były takie kluczowe, bo przemyślałam sobie różne kwestie, jeżeli chodzi o życie tutaj. I mam... Tak głośno jadą autobusy szkolne w Stanach. I mam parę pomysłów, mam pomysł na siebie i nie chcę na razie o nim mówić, bo to jest dosyć trudne i zastanawiam się, czy mi się uda. A więc na czym polega moja praca? Jako agent podróży pracuję dla naprawdę jednej z największych tutaj firm amerykańsko-polskich na Manhattanie i my ogólnie jesteśmy taką jakby hurtownią biletów, dlatego że my mamy kontrakty z liniami lotniczymi i małe agencje, tak zwane podagencje, kupują od nas bilety. Czyli większość, no i mamy również prywatnych klientów i będziemy sprzedawali wakacje nie tylko dla prywatnych klientów. No ale wiecie, na tą chwilę był COVID, dalej niby jest, nie wiem jaka tam sytuacja, no teraz jakiś tam inny wariant wirusa jest, także to wszystko jest takie niepewne. I na tą chwilę cały czas ten biznes podróżniczy, że tak powiem, lotniczy i tak dalej, on cały czas walczy, nie? Cały czas walczy o przetrwanie, więc ja w zasadzie teraz tutaj weszłam do tej firmy z wiedzą, że to się wszystko jeszcze rozkręca po wirusie. Więc na czym to polega ta praca? Praca polega przede wszystkim na nadzorowaniu podróży klientów, na sprzedawaniu biletów, na wystawianiu biletów i przede wszystkim to jest taka trochę nudna praca, jakby nie było. To nie jest taka praca, że ja mam styczność z ludźmi, tylko ja po prostu pracuję w wieżowcu i tak naprawdę mamy tam parę dziewczyn, z którymi ja pracuję, które są super, naprawdę zgadałyśmy się. Fajna atmosfera, nie tylko. No ale niestety muszę bardzo dużo wisieć na telefonie, co mi się trochę nie podoba, bo to jest trochę męczące. Cały czas gadanie do telefonu z tymi, że tak powiem, agencjami, nie tylko. Ale spróbuję, tak? Spróbuję, ja dałam sobie czas, daję sobie 3 miesiące czasu i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast agent ogólnie podróży pracuje w różnych wariantach. Na przykład, czekajcie, auto przejedzie. Na przykład pracuje, wyjeżdża na wakacje z klientami, tak? Albo wiele, wiele i różnych wariantów, jeżeli chodzi o agenta podróży. Mój wariant jest właśnie taki, że siedzę w wieżowcu i sprzedaję, wystawiam bilety, nie tylko. Także, czy to jest taka praca na przyszłość, taka przyszłościowa, że mogłabym tam się rozwijać? Nie wiem, chyba nie. Nie wiem, na razie nie mam takiego zdania, bo dopiero zaczęłam i nie chcę tutaj od razu wszystkiego skreślać na starcie, tak? Co jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o moją pracę? To jest to, że muszę się uczyć bardzo skomplikowanego programu, który wymaga nauczenia się wielu, wielu kodów. Tego programu się nie nauczę po prostu z internetu. Także ta umiejętność na pewno mi się przyda, jeżeli będę chciała gdzieś jeszcze iść do jakiejś innej pracy jako właśnie agent podróży. I nie będę ukrywać, że jest to dosyć trudne, bo każda informacja, którą wpisuję w ten program, automatycznie jest wysyłana do na przykład linii lotniczych, więc muszę uważać, co wpisuję, bo jeżeli na przykład zrobię rezerwację omyłkowo na tą samą osobę 2 razy, mogę na przykład jako agent podróży zapłacić karę.
Więc to jest takie dosyć poważne i bardzo takie odpowiedzialne zadanie. Jako agent podróżny również muszę gdzieś tam doradzać klientom. Muszę mieć wiedzę na temat różnych krajów, przepisów, bo jeżeli ja coś złego powiem, no to mogę mieć problem, tak? Jeżeli na przykład tych państwa nie wpuszczą na granicy, to ja mogę mieć problem. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy wizowe, jakieś takie związane z ambasadą, no to ja, wiecie, to ja nie jestem prawnikiem, tak? Ale są rzeczy, które ja muszę wiedzieć i muszę poinformować mojego klienta. Także tak to wygląda. Ale wiecie, jak to jest. Jak już ma się tego agenta podróży, to już ludzie chcą od ciebie jak najwięcej informacji i oczekują, że ty jesteś jeszcze takim właśnie doradcą podróży, bardziej bym powiedziała. Więc jest to takie dosyć odpowiedzialna, jest to taka dosyć odpowiedzialna praca. I myślę, że to by było na tyle. Już tutaj nic nie muszę dodawać. Myślę, że już wszystko wam powiedziałam. Tak jak powiedziałam, jest to praca na tą chwilę. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Ciężko mi powiedzieć, czy się będę nadawać, czy się nie będę nadawać, czy mi się będzie podobać. Mam troszeczkę inny plan. Chciałabym iść w tym kierunku. I zobaczymy. Także słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Pa, pa!